Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. W tym samouczku chciałbym zająć się narzędziem, jakim jest Etherpad Lite. To online'owy edytor tekstów. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko tyle, że poprzez przeglądarkę internetową, poprzez sieć internet możemy edytować tekst. I co najważniejsze, możemy robić to w kilka osób jednocześnie. Kilka oznacza tak naprawdę nawet do 100 czy 200 osób. Cóż nam jest potrzebne? Oczywiście przeglądarka internetowa. Tutaj zobaczycie Państwo stronę domową projektu etherpad.org. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie tam zajrzeć. Jeśli ktoś jest mniej zainteresowany, może zajrzeć choćby na moją stronę Abix Edukacja, gdzie również opisuję, jak wygląda ten edytor. Jak to działa, co z tym można zrobić. No dobrze, przejdźmy zatem do konkretów. Jak w ogóle działać z tym edytorem? Na moim serwerze uruchomiłem taką instalację. Zatem wpisuję adres mojego serwera. abix.info.pl. Następnie łamane pad, łamane i naciskam Enter. Jeszcze raz proszę zauważyć, prosty adres abix.info.pl łamane przez pad. Cóż uzyskujemy? Dosyć czyściutką stronę, gdzie mamy możliwość wybrania nowy dokument lub otwórz dokument o nazwie. W najprostszym przypadku możemy po prostu kliknąć przycisk nowy dokument. Cóż się wówczas stanie? Nasz serwer wygeneruje nam nazwę dokumentu i podpowie ją tutaj i otworzy czysty dokument. Ale taka nazwa, jak sami zauważycie tutaj, XYGCF5LKRX, jest dosyć trudna do zapamiętania. Zatem, cóż nam pozostaje? Otóż pozostaje nam, cofnę się, w tym naszym okienku wpisać taką nazwę, jaką chcemy. Na przykład przykładowa, podkreślenie, strona, o. Proponuję tutaj nie używać spacji. Polskie litery są jak najbardziej na miejscu. Klikamy OK. Cóż się dzieje? Znów mamy naszą pustą stronę edytora, ale naszym adresem jest już abix.info.pl łamane przez pad, łamane przez p, łamane przez przykładowa strona. A zatem to, co wpisaliśmy, staje się nazwą naszej strony i jednocześnie częścią linku, ponieważ jeśli ten link komuś przekażemy, będzie mógł wejść na ten nasz edytor. Proszę zauważyć, tutaj nie ma autoryzacji. Każdy, kto zna link, może wejść. To z jednej strony jest bardzo łatwe i przyjemne i pomaga, z drugiej stanowi niebezpieczeństwo, że ktoś niepowołany wejdzie na naszą stronę i tutaj coś nam zrobi. No dobrze, ale zaczniemy pisać. To jest nasz edytor tekstów. Tu możemy pisać nasze teksty. Cóż możemy zrobić z naszym tekstem? Możemy go pogrubić, możemy dodać sobie parę linijek, coś tu jeszcze napiszemy, dwukropek, możemy zrobić sobie listę nienumerowaną, coś tam, kolejny punkt, możemy zrobić wcięcie. O, nie tą, nie w tą stronę, o. Wcięcie, edytor będzie to pamiętał. Dobrze. No i co dalej? Oczywiście, no to są najprostsze rzeczy, ale jeśli ktoś nam wejdzie i na przykład tutaj, o, wykasuje nam nasz tekst. Jak się przed tym chronić? Otóż w momencie tutaj spróbuję teraz to cofnąć. Oczywiście standardowe kombinacje Ctrl-Z działają. Jeżeli mamy jakiś tekst i chcemy, aby on został zapamiętany na pewno, to tutaj, proszę spojrzeć, mamy takie przyciski. Pierwszy od lewej
to import-eksport. O tym później. Oś czasu, o tym później. Zapisz wersję. Klikam. Ta wersja została właśnie oznaczona jako zapisana. W tym momencie możemy sobie znów coś dopisać. Teraz już pozwolę sobie pisać różne dziwne rzeczy, żeby tylko było widać, że naszego tekstu przybywa. O. I zapiszę znowu tą wersję. Jaki jest tego efekt? Oś czasu. Proszę spojrzeć. Mamy miejsca, w których zapisaliśmy naszą wersję i możemy cofać się w czasie. Zobaczcie, ja się cofam, tekst znika. Tak? System automatycznie zapisuje pewien stan. To, co zostało zapisane. I po prostu łatwo jest w razie potrzeby wrócić, bądź obejrzeć sobie wszystko, co było zrobione. No i możemy po prostu w pewnym momencie sobie wrócić do naszego dokumentu. On jest taki, jaki jest w tej chwili, ale jeśli chcielibyśmy zobaczyć, co było wtedy i na przykład to sobie przywrócić, to po prostu możemy to zaznaczyć, zrobić kopiuj, wrócić do naszego dokumentu, zaznaczyć wszystko i zrobić wklej. Tak? I nagle otrzymujemy wersję z czasu jakiegoś wcześniej. No dobrze. Co jeszcze możemy zrobić? A to może cofnę się. Może się nie będę cofał. Możemy eksportować. Możemy na przykład zapisać naszą pracę jako plik HTML, jako zwykły tekst, jako dokument Worda, dokument PDF, dokument ODF, czyli w formacie dla LibreOffice, OpenOffice lub w formacie DocuWiki dla systemów Wiki. Możemy również zaimportować dowolny plik tekstowy z dysku, tak żeby on go wczytał. Poza tym mamy jeszcze proste ustawienia. Możemy zrobić sobie czat zawsze na ekranie. To jest dosyć ciekawa funkcja, ponieważ tutaj możemy pisać coś, czat, i to, co piszemy, będzie widoczne dla innych użytkowników naszego pada. No niestety w tej chwili nie jestem w stanie specjalnie tego pokazać, a może i nawet jestem. Uruchomimy kolejną przeglądarkę internetową. To tak, jakbym w tej chwili z innego komputera zupełnie wchodził na tego pada. Pad rozpozna mnie jako kolejną osobę. Trochę zmniejszę to, żeby było widać. O tak, postaramy się to tak zrobić. I teraz spójrzcie. Co zrobię? Skopiuję ten adres i wkleję go do przeglądarki nowej. Naciskam Enter. W tym momencie pojawiam się jako druga osoba w naszym tekście. Mogę tutaj dopisać coś nowego. Tak, tak. Sami widzicie, to pojawia się nam w drugiej przeglądarce. Co więcej, mogę również wejść tutaj na czat. Tym razem nie cały czas, ale napisać tutaj halo. Proszę spojrzeć, to również pojawia się w drugiej przeglądarce. To wszystko, co robimy, ma swoje odzwierciedlenie we wszystkich przeglądarkach, które są tylko pod tym adresem. To naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Naprawdę warto używać tego. Co więcej, proszę zobaczyć, to jest bardzo proste. Po prostu wchodzimy na link i po prostu piszemy. Oczywiście w szkolnym remiksie Ubuntu, w szkolnym remiksie uczniowskim, jaki proponuję dla szkół, to jest już zainstalowane. Więc jeśli chcecie mnie wspomóc, zapraszam na moją stronę Abix Edukacja Linux w cyfrowej szkole. Możecie sobie o wszystkim poczytać. Tymczasem dziękuję serdecznie.